Tak, więc witam, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Raft. Dzisiaj, tak jak zapewne głosi nazwa odcinka, będziemy zwiedzać sobie karawan town, o którym tyle słyszeliśmy w legendach. Po prostu ja nie wiem, jakby, ale to jest. Nie znacie legendy o smoku z karawan towna? No to musicie się poduczyć trochę polskiego, bo to jest słynna polska legenda. Dobra, jak się tu włazi? Schodki. Co to jest? O! O, jak miło. A, to tylko niektóre można. A, chyba tylko te uchylone. A nie. Ale dziwne. Dobra, arbuza to znaleźliśmy. Arbuzy to mamy od groma. Okej. Okay. Co tam jest? Nie widzę za bardzo, co tam jest. Jakaś rura. Aha, rura prowadzi tu na górę. Ale tu nie wskoczymy, to trzeba po to wejść, rozumiem? Okej. Okay. O, jest. To jest co? A, deski. I o, śruba i szkło, to mi już mi się podoba. Czyli trzeba przeszukiwać te domyczki, bo tutaj coś może być faktycznie. Oj, tylko się zaraz odwodnię. To trochę nie fajnie. Wypijmy troszeczkę. Ziemniaczki zjedzmy. Okej. Okay. To nas powinno od głodu powstrzymać na jakiś czas. I straszne gówno, szczerze mówiąc, jak mam prawie pełny ekwipunek od tego. Dobra, tu jest jakiś. Co to jest? Lejek? I tu jest co? Aha, rozumiem chyba, czy gdzieś tam chyba jest woda i to trzeba wlać tak, to trzeba tak obrócić, żeby to się wlało do tego, dobra. To teraz rozumiem, teraz wszystko rozumiem. I deski, super. Uwaga, kamień i śruba, super. Oczywiście nie super, to jest wszystko strasznie gówniane. Tak, tylko sobie żartuję. Jakby ktoś jeszcze... Co to było? Gdzieś też to widzieliście? O! Biopaliwo! Dobra. Biopaliwo sobie z chęcią przygarnę. O! Łosoś. Łosoś ja to sobie wezmę. A, ugotowany łosoś jest taki gruby. Dobra. Jest taki gruby, że jest na kilka porcji. Zobaczmy. O! Ile? A, dobra. Już myślałem, że się praktycznie nic nie zużyło, a jednak się zużyło. Mamy notatkę. Caravan Town. Proszę bardzo. A to wszystko obejdę sobie dalej tutaj przeszukiwać. Nie wiem, czy najpierw nie zrobić tej wątku związanego z fabułą, a później przeszukiwać, ale szczerze mówiąc to niezbyt mi się to chce. Później to wszystko przeszukiwać od nowa, skoro mogę to po kolei przeszukać. Jak to tutaj leży? Przecież to jest do góry nogami. No to nieźle, co to jest? Deska, słabe. Kurde, niedawno deski to były u nas jak złoto. A teraz to co? Teraz to już widzicie, jak się zrobiłem, kurde? Teraz jesteśmy bogaci, mamy deski do końca życia. A tak naprawdę to nie mamy, bo prędzej czy później nam się nasiona skończą. Dobra, tutaj jest wyjście, ale bym chciał się dowiedzieć, gdzie jest. O, tutaj coś jest. Łagodnie obrócić. Ała! Co to było? A, nie gadaj, że tu ptaki mają. To bardzo niemiło by było. Dobra, aha. To zobaczmy. Okej, okay, idealnie trafił. O nie, utknąłem tu gdzieś. Aj, trzeba od nowa. No kurde, przestań to na mnie zrzucać. Okej, okay, tędy też widzę, można tu wejść. W takim razie lecimy. Tu się leje, tak. Aha. Dobra, to trzeba jeszcze maciupkę tutaj odwrócić. No przestań to na mnie zrzucać, kupi ptaku. Nienawidzę go. Dobra. Trochę za bardzo, trochę za bardzo. Jeszcze tak obróćmy. I... Uwaga. Jest, idealnie. I uwaga. Tu jeszcze troszeczkę w lewo. Już jesteśmy blisko. Okej, okay, biegiem. Teraz na dół, tutaj. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Halo. Halo, zgubiłem się. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, szczerze mówiąc. Aha, tu. Dobra, czyli tutaj powinniśmy pójść. Ale się podniosło chyba, zobaczcie. Tak mi się wydaje, że się podniosło. Tylko trzeba się jeszcze pójść przespać, bo jest noc, więc nie za bardzo coś widać. To w sumie może od razu zrobię sobie... gdzie to było? To było tu chyba. Butla z tlenem. A nie, to chyba musieliśmy baterię najpierw zbadać, tak? Tak, musimy badać baterię. Ciekawe, czy można zużytą zbadać. Przekonamy zaraz. Dobra, biopaliwo tu wrzucę. A no nie, idź stąd. Nie mam na ciebie czasu, kolego.
Naprawdę, jak wiem, że... Kurde, co mnie tak bije? On ma tu zasięg ten ptak? Naprawdę? A no, możemy zbadać i teraz możemy sobie to wycraftować, więc zobaczmy. To tu powinno być, nie? Tak, tu jest bateria, dobra. Czyli rozumiem, że mogę użyć... Ha! Mogę użyć zepsutej baterii, żeby zrobić naładowaną latarkę. No to nieźle. No co to za dźwięk to jest? Ciągle dziwny. To chyba ten ptak jest naprawdę. Ale dobra, poszliśmy się przespać. Teraz oczywiście jesteśmy śmiertelnie odwodnieni, jak to zwykle. Prawda? Wystarczy nie pić... Wiedzieliście to? Wystarczy nie pić przez pół godziny i już jesteście śmiertelnie odwodnieni. O nie, nie to chciałem. Dobra, chciałem zrobić coś takiego. No, to jest ewidentnie ptak. Chyba. Ta, ptak. Ty nie powinieneś mieć tu zasięgu, wiesz? No dobra, mówi się trudno. W takim razie będzie tutaj ze mną wszędzie biegać. Nie mam łuku, żeby go zastrzelić, niestety. Niestety sobie takowego nie wykraftowałem. A teraz... No i już, już atakuje. Można to zebrać? Nie, nawet nam obrażeń nie zadaje. Okej. Okay. Ale to można ściąć. Naprawdę? I co z tego mamy? A, po prostu deski. No to super. Okej, okay, leci, a my zbiegamy tutaj na dół. Trafił? Tak, dobra, czyli lecimy dalej. Czyli teraz po prostu powinniśmy... No, super. Już mnie tutaj atakuje. Patrzcie, pszczółki są! Dobra, idziemy po pszczółki za chwilkę. Tylko jeszcze... Gdzie one są? Dobra. To ja po nie szybko praszuję. Chodźcie tu pszczółki. Chodźcie do tatusia. Dziękuję. I uwaga, nie możemy wtedy przejść. Szczerze mówiąc, trochę źle jest lokacja zaprojektowana, bo się bardzo ciężko poruszać. Tak, jest tutaj na górze. Części linki, dobra. To mamy części linki. Nie mam pojęcia, na co nam jest to... Na co nam będzie ta linka? Nie wiem, do jakiegoś narzędzia? Możliwe, że do jakiegoś... Chyba, że nowe narzędzie dostaniemy, które będzie na przykład niezniszczalne, nie? Będziemy mogli nim na przykład... Nie wiem, co robić. Może będziemy mogli jakieś grabki dostać, którym będziemy mogli lepiej uprawiać ziemię. Też w sumie możliwe. Chociaż na co do grabek linka? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale prezenty zawsze ja przyjmę z chęcią. Tutaj jeszcze coś jest, niestety. No niestety nie ma to nic jakoś bardzo przydatnego, ale zawsze coś. A, odpadki, już myślałem, że coś lepszego. Niestety. Ale biopaliwo, to już mi się podoba, szczerze mówiąc. Jak biopaliwo dają, to ja biorę. Bo jeszcze rafinerii sobie nie zmajstrujemy biopaliwa. Dobra, gdzie teraz w takim razie? Aha, taka linka. No kurde, przestań kupić ptaku. Nie mogę tej spokoju filmu nagrać. Kolejna notatka. O. A, nic zbytnio przydatnego. Że w sensie żelazem już mamy tyle i odpadków, że to dużej innej różnicy nie robi. Kilka w te czy we w te. Ale no tu... Ono było blisko, bym się zabił. Dobra, ale ja jestem pewny, że tam się da wejść. No jak byk tam się da wejść, mówię wam. Jak byk tędy się da wejść, patrzcie, jak tam wchodzę. O, widzicie, grę zbugowałem. A! Chyba, że to było zrobione, że można wejść. Już nie, bo normalnie jak się próbuje wejść, to wtedy się spada. I już rzucił. Ile was tutaj jest w ogóle, że tak często to zrzucacie? Ale biopaliwa to już mamy dwie puszki, czyli trzy łącznie mamy już. Dobra, tutaj coś będzie, krata... O, tutaj powinno być biopaliwa... A nie, makrela. Dobra, makrela też całkiem fajna. I tak jak mówię, wszystko tutaj przeszukuję, bo tutaj naprawdę... Fajne rzeczy mogą się trafić, na przykład to właśnie biopaliwo. O, a nie, to nie jest nic ciekawego. O, w tych często jest biopaliwo. Ugotowane sum, dobra, to suma co ja wezmę. Bo sum, jak widzicie, jest na kilka gryzów. Więc zawsze fajnie, dobra. W takim razie w górę. Im wyżej, tym lepiej. O, i biegnie. Ciekaw, nie, zostaw mnie, zły kruku. Już na mnie zrzucił. To równie dobrze mogę tutaj jedzenia w sumie nie brać, bo tutaj tyle jest tego jedzenia, że nie wiem czy je brać w ogóle, tym bardziej, że przecież w chałupie mamy tyle jedzenia. Więc nie wiem, czy jest jakikolwiek sens brać je w ogóle. Siatka! O, weźmiemy. Rudę metalu wyrzuciłem, nie ma co jej trzymać, skoro i też te mamy od groma tej rudy metalu. Naprawdę, rudy metalu... No znowu! No, ale wracając, ładowarki do baterii już... przepraszam, nie ładowarki do baterii, znaleźliśmy ładowarkę do baterii, ale
Rudy żelaza już nie zbieram na moment obecny przynajmniej. Tam się da wejść? Nie, chyba nie da się to wejść. A, tędy. Dobra. Co to za dźwięki jest jakieś dziwne? Notatka. Kamienny strzała. Tyle dobrze, że tutaj są wszędzie dachy i kruk nie może nas trafić bardzo często. Ale jakby tutaj tych dachów nie było, to by była przecież jakaś tragedia po prostu. Gdzie teraz? W którą stronę? Chyba... No nie wierzę. Po prostu tak nie cierpię tego kruka. O, krata. Myślałem, że tutaj może coś być. Będzie całkiem fajnie. On mnie za chwilę zabije po prostu, ten kruk. Na szczęście nam się dosyć szybko tutaj życie regeneruje, więc nie odczuwam aż tak bardzo tego, a jakby on cały czas nas tym rzucał, to ja bym już tutaj dawno był martwy. Więc trochę niefajnie. Czemu na kruka też nie ma jakiejś przynęty? Powinna być. Czemu chce nas zabić w ogóle? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. O, resztki. Super, super. Zawsze chciałem zjeść resztki. O, one nawet dają jakiś bonus jedzenia. To fajnie. Lamps Legions. Aha, dobra. Jakaś kucharnia, tak? Przepraszam, restauracja. Okej. Chociaż w sumie może być nawet kucharnia. Bo tutaj w sumie raczej restauracji nie było. A tu jest co? Zobaczmy. Bread and Bakery, czyli chleb i piekarnia. Czyli po prostu piekarnia, można uznać. O, prosta zupa rybna. Nawet taką mogę robić, wiecie? Teraz już mogę taką robić sobie bez problemu. O, mięso, dawaj mi to. Jak mięso, to idziemy. Ale poproszę trochę mięsa. To mi nie wygląda na mięso. O, to też nie wygląda na mięso. Ale jest przynajmniej jadalne, prawda? Dobra, gdzie teraz? A, jeszcze tutaj jest coś. Aha, to już jest... Tutaj jest biopaliwo wszystko? Mogę to podnieść? Nie, to chyba jest po prostu część otoczenia. A jakby to wszystko było biopaliwo, to byśmy byli ustawieni do końca życia, szczerze mówiąc. Dobra, gdzie teraz trzeba iść? Aha, tu. Dobra. To zaraz się tam bierzemy, tylko jeszcze dokończę tutaj lutowanie. Mieć nie wiem, czy brać. Nie, chyba nie będziemy brać. Bo dobra, tylko drewno tak naprawdę, bo tego drewno to... Zawsze mogło być więcej, nie? Chociaż już teraz jest całkiem z tym nieźle. Okej, tutaj jest wejście, rozumiem. Co to jest? Aha, tak, wymaga przyrządu zjazdu po lince. No to niezły przyrząd, zjazd po lince. Co to jest? Jakaś flaga. Zostaw tego kamulca! Nie wierzę w to. Dobra, witamy. Alia, I hold. Aha, dobra. Okej. To jest hak taty. Dobra. Aha, czyli to są chyba podziękowania, albo znaczy... To są chyba przeprosiny, z tego co rozumiem, czyli... Oni to chyba napisali, kiedy to wszystko zalewało, żaglowanie razem, dobra. Miasto tratwy w Indonezji. No to nieźle. Ja mam miasto tratwy. A, 3 części linki tutaj są potrzebne, dobra. To musimy gdzieś znaleźć jeszcze jedną część linki. A, ostatnia część linki prawdopodobnie będzie o tam, tylko jak się tam dostać. Musimy się... A, tutaj jest, dobra. W takim razie... udało się. Maść wnącza, dobra, tu... O, biopaliwo, dobra, to już nie jest. O, bulionu z głowy jeszcze nigdy nie jadłem, to bym sobie zjadł, szczerze mówiąc. Zobaczmy, ale duży. Zobaczmy, jak smakuje bulion. Ale smakowicie wygląda, nie? Szczerze mówiąc, to... O, jest, ostatnia... A nie, to są części ładowarki do baterii, to... Nie ustawiam nas to za bardzo. O, dobra. Gdzie teraz w takim razie? Tutaj? Nie, no tutaj nie doskoczymy. Chyba, że tam na dół teraz. Aha, tu jest zejście na inne, dobra. Gdzie jest to zejście w ogóle? Aha, gdzieś tu. Zobaczmy, a faktycznie jest zejście, tylko z drabiną. W takim razie tutaj powinny być pozostałe części linki. Załóżmy to, żebyśmy coś tutaj widzieli. Ale jak on to nas rzuca po prostu, jasny gwint. O, i pewnie niedźwiadek tutaj będzie. Żeby było milej. Podnieśmy plasterki miodu. Nie będzie. O, aż 3 plastry miodu. Dobra. Całkiem fajnie. Nie, chyba w ogóle na to mi wygląda, że z tego nic tutaj nie ma.
No i oczywiście, że rzucił. A to co? Jakaś rakieta to jest chyba, nie? Okej. Okay. Co to jest? Wybuchowy proszek. Jak się robi wybuchowy proszek? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Zobaczymy kiedyś. Może kiedyś, może później, tak później dotrzemy do wybuchowego proszku i tutaj coś będzie, no raczej na pewno, tak mi się wydaje, że raczej na pewno coś tutaj z tym będzie na tej wyspie. Co to jest? A, tutaj łopata jest potrzebna. A my tu w ogóle nie byliśmy jeszcze w tym miejscu. Dobra. On tu nas chce za wszelką cenę czegoś odwieźć. Ten kruk, co to jest? Tak, to jest kruk? Chyba tak, chyba to jest kruk, tak mi się wydaje, nie wiem, nie znam się. A, myślałem, że możemy to wziąć, ale nie. Dobra, czyli chyba to jednak nic nie ma. Chociaż może tutaj coś będzie jeszcze. Aha, to jest wybrzeże, rozumiem. Dobra, czyli to jest inne wejście po prostu. Chociaż może tutaj coś w sumie być, zobaczmy, jest notatka. To znaczy, że tutaj coś może być faktycznie. Dobra. Szczerze mówiąc, ja tutaj nic za bardzo nie widzę. Ale oczywiście król chyba coś widzi, że skoro mnie atakuje tak często. Ty naprawdę stąd bierzesz te kamienie? Przecież tu nie ma żadnego kamienia. Aha. Dobra, co my tu mamy? Aha, dobra. Zobaczmy, spróbujmy tutaj popłynąć. Coś tu jest w ogóle? Bo to jest ten, rura. O nie, zasłał mnie. Nie! Da, tutaj jest. Aha. Co to jest? Czyli tutaj mamy powietrze, dobra. To ciekawe. Czyli tutaj musimy po prostu płynąć za tym i po drodze mamy zbiorniki powietrzne, dobra. Tylko tutaj coś nie widzę, nic. Halo, ej, bo tu zginiemy zaraz. O, dobra, jest, szybko, 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 szybko! Oj, chyba nie zdążymy, dobra, uff. Ale że tak głęboko aż? Nie przesadzacie wy tu troszeczkę? Dobra, trudno się mówi, płyniemy dalej, o. Rozdymka, dobra. Tutaj widzę powietrze, dobra, chyba tym razem powinno jakoś bez większego problemu. O, Exploring the Depths. Dostałem osiągnięcie. Zaraz zobaczymy, co ono, za co ono jest. O, ledwo tutaj. Oj, mamy coś tutaj, dobra. Ale najpierw zobaczmy. Rigid Depths of. Aha, dobra, 300 metrów. Klucz do ambulatorium, część linki, dobra, i wykrywacz metalu. Wykrywacz metalu, opowiadacie. No to teraz musimy tą samą drogą wrócić, bo nie starczy nam powietrza, żeby wrócić inaczej. No i teraz się pojawia ten problem z tymi lokacjami, czyli gdzie jeszcze nic nie przeszukałem. Bo zaś teraz nie pamiętam, co przeszukałem, a czego nie, nie? No i właśnie. Ale dobra, już jesteśmy pewnie, jeszcze nam wybuchnie rozdymka, bo tak musi być, wiadomo. I uwaga, wynurzamy się, gdzieś to powinno być ambulatorium, tylko gdzie? Może spróbujemy podążać tędy. Może będzie w tę stronę ambulatorium, skoro stąd dostajemy ambulatorium, to zapewne gra przewiduje, że przyszliśmy właśnie stędy, bo tam jest ambulatorium zapewne, nie? Zobaczmy. Czy jest to może jakieś ładne ambulatorium? Bardzo by mi było miło, gdyby takowe tutaj było. No super. A nie, to jest to zejście. Gdzie może być w takim razie ambulatorium? Swoją drogą wciągnijmy. To już się rozładowało prawie całe? Bez jaj. Ożeż ty, mordę misia. W takim razie została nam jeszcze tylko jedna noc tutaj. A może tutaj będzie ambulatorium w sumie? Chociaż nie, to wygląda mi bardziej na taką poboczną lokację po prostu. Aż tam jest jakaś krata. Ale nie, ta krata to jest poboczna jakaś. Tam widzę, że się nie dostaniemy, bo tam trzeba mieć linkę. No tak. O, to mi wygląda jak ambulatorium w sumie. Linka. No tak, a ile mamy tych części do linki? Dwie. Czy jeszcze jedną potrzebujemy? No tamtędy tu weszliśmy. A może tędy jakoś się dostaniemy? Nie. Tutaj niestety też nie, no i oczywiście, jak to zwykle. Te trzy części linki to są potrzebne. To gdzie w takim razie to może być? Majał tu jest. Aha, to jest w ogóle
Ała! O, dobrze, że nie zginęliśmy przynajmniej, nie? Ale to niefortunna dość sytuacja. A ten jeszcze nas bije dalej. Super, bij nas dalej. Dziękuję ci, kruku. Jesteś bardzo miły. Jak tyle życia mamy, to... No właśnie, on mnie zaraz zabije. Dobra, muszę się tu ukryć na chwilę i odnowić sobie życie, bo zginę zaraz. I jeszcze nawet przez sufit próbuję rzucić, jaki po prostu... Nienawidzę go po prostu. No i rzucę kamieniami, no i rzucę. No dobra, miałem się zregenerowało, więc jeszcze tej poszukam. Te, słyszę pszczółki. Aha, dobra, to są puszki, bo tej przekan goods, czyli... zapuszkowane dobra, dobra. To ewidentnie tutaj się musimy na górę dostać, tylko jak? A może jakoś tędy? Nie. Chyba nie. A w ogóle tu nie byliśmy jeszcze. A nie, byliśmy tu chyba, nie? Chyba tu byliśmy. Tego co pamiętam, tak, byliśmy tu. A, dobra, widzę, chyba tędy musimy się tu dostać, tak? I teraz tędy. A, widzicie, jak ja jestem inteligentny mojej... Aha, ja tu już byłem. No tak, stąd nie doskoczymy. Tutaj jest zejście na dół. Więc co by tutaj zrobić, moi drodzy? Jak myślicie? Bo autentycznie brak mi pomysłów. No to fajnie, jeszcze mnie bije. Super, bij mnie dalej. Świetnie. Dobra, ciekawość tutaj włączyłem. Okej. Ambulatorium w CIA? Nie. Dobra, to tutaj musimy w takim razie... Gravon Island, dobra. Jedźmy tutaj. Point of interest. Kurde! Kurde, nie dałem mi tu reklam, chłopie. Okej. Dobra, wiecie co? Wszystko tutaj przeszkam. Tam jest ambulatorium. To co, da się tam dostać? Nie! O nie, muszę uciekać, bo zginę zaraz. No, czy ja dobrze widzę, czy tam dzik był? Jeszcze ten kruk, jakby nie ten kruk. Ale jak on na mnie to wszystko zrzuca, patrzcie, rzuci przez to. No. No, super. Ale mam już wystarczająco, żeby sobie zrobić pszczoły, tyle dobrze, ale... Nie wiem, gdzie może być... Linka ostatnia, bo już tutaj przeszukałem praktycznie wszystko, ale nie ma jej tutaj nigdzie, chyba że coś faktycznie pominąłem. No ale to jest właśnie ten problem tych lokacji w Rafcie, że one są bardzo nieprzejrzyste. Tam jest ewidentnie dzik, widzę go bardzo dobrze. Albo niedźwiadek, też możliwe. No to, że tam jest dzik, oznacza, że niestety nie będziemy mieli możliwości... Nie będziemy mieli możliwości niestety, aby tam na spokojnie się rozejrzeć. O, kurczak. Zobaczmy. A! Okej. Okay. Ostatni. No, dawaj, dawaj, bierz go. Bierz go. Bierz go, dawaj. No, ewidentnie tam to jest. Czyli potrzebujemy tej trzeciej części linki, aby się tam dostać, ale ja nie mam tej trzeciej części linki. No, to jest ewidentnie... A tu byliśmy? O, tu mnie jeszcze nie było, ale tutaj raczej nic ciekawego nie ma, nie? No, niestety. A może tutaj... Coś przegapię, chociaż nie, bo ja już tu byłem przed chwilą. Tutaj nic nie ma. Tak, to nic nie ma. Trzy części linki jakby wpiszę. Jakby się tu dostać w takim razie. Nie wiem, czy jak ta... Nie, na pewno nie doskoczę. Na pewno nie da rady. Chyba, że tędy. A nie, to już byliśmy. Jestem martwy. O, przeżyłem jakimś cudem. O. Wszystko przez tego głupiego kruka, widzicie? To przez nie... to jego wina. Ale jeszcze jakby się go w jakiś sposób zabić dał, ale ja nawet nie dobiegnę do niego, jak on podnosi to. Więc to nie ma sensu większego z nim walczyć. No jakim cudem mnie tu trafiłeś nawet? To chyba już po nas, wiecie? Tak coś czuję, że już jesteśmy martwi. Skoro mi nawet tam trafił. Ale się nie ma tutaj gdzie schować dosłownie. Dobra, tutaj musimy się schować na szybko. O, biopaliwo. To akurat fajne. No, tutaj nas nie może trafić na szczęście. Dobra, powinno wystarczyć, aby tej przebiec, ale znając życie, on nam to życie w sekundę po prostu zbije. No i znowu właśnie, nie mogę się w ogóle ruszyć, bo on mnie od razu już trafia. To jest bez sensu całkowicie. Coś takiego.
całkowicie bez sensu. Dobra, mamy wystarczające życie, aby wyruszyć, bo jak już jest tyle życia, to nie ma większego sensu. Nie ma większego sensu tutaj siedzieć, bo to się bardzo długo regeneruje, jak mamy więcej niż tyle życia. Chociaż tutaj w sumie jest przejście, to może tam to będzie, ale raczej nie. Tak mi się wydaje, że tutaj raczej nic nie będzie. A może tu, skoro to jest drabina? To będzie tu? Nie. Niestety. No bo tu nie wejdziemy w żaden sposób. Ona nas odrzuca oczywiście, jak gdyby nigdy nic. No to co robimy? Skaczemy? Nie wiem. Nie wiem, co robić, czy mamy wycie. Dobra. To w takim razie spróbujmy tutaj zejść. No bo skoro to jest tak połączone, to to musi tutaj coś być, nie? No tak naprawdę tutaj nic nie ma. Tak, tutaj nic nie ma kompletnie. No tu też żeś mnie trafił, jak? Dobra, wiesz co, wkurzyłem się. Wpiszę w internecie, może chociaż będą lokacje. Lokacje tych linek, bo to jest jakaś tragedia z tym. No właśnie, on mnie cały czas trafia, przed nim się nie da ukryć. Jakie to jest bez sensu. A tak, chyba że tutaj trzeba przynieść ten proch, ale nie wiem, jak go dostać, wybuchowy proszek. Ewidentnie tutaj trzeba go przynieść. For the third zipline part, you need to find your way to the top of the island and find the rocket. You need to light up the rocket in order to find the third zipline part. Okej. Okay. Aha, rozdymkę trzeba zabić, dobra. Już wiadomo. No to już kurczę wiadomo. Przełączam się tutaj na szybko na rafta. Czyli trzeba zrobić rozdymkę i trzeba ją gotować w tym, w piecu, z tego co rozumiem. No dobra, w takim razie niech będzie. Oj tak. W takim razie lecimy do bazy. Trzeba się przegrupować. Bo to nie ma większego sensu tutaj latać dalej, skoro musimy do bazy wrócić i tak sobie zrobić łuk do tego. Żeby ją zabić. Czyli no jednak w końcu jest potrzebny ten łuk. Oj tak, skaczemy. Jak gdyby nigdy nic, skaczemy normalnie z 500 metrów. A więc jednak musieliśmy tego użyć. Ja myślałem, że tutaj może będzie jakaś recepta, którą możemy sobie w międzyczasie zrobić, a tutaj się okazuje, że jednak nie. Coś to jest? Dobra, może być. O, biopaliwo kolejne. 20 kamieni znaleźliśmy, no to nieźle. Dobra, odłóżmy to. Biopaliwa już mamy 8 aż, dobra, to też nieźle. Tak, 8? Tak, 8 mamy. Dobra, tutaj można jeszcze odłożyć. Pszczółki. Mamy już wystarczająco pszczółek, aby zrobić sobie ul. Będę otworzyć teraz miodu, dobra. Tylko czy mnie na to stać? Zobaczmy. Czy mamy... mamy. Dobra, jeszcze 8 plastiku i 2 zawiasy. 2 zawiasy, to 7 plastiku jeszcze. Okej. Siup. I możemy postawić tutaj ul elegancki. Chyba, że do niego są potrzebne kwiaty jeszcze. Na tym w sumie nie pomyślałem, mogą być potrzebne kwiaty. Dobra, ale postawię go tutaj sobie. I co? Zamierzasz pracować? Chyba nie potrzebne, co więc się połóżmy. I zobaczmy. Oj, dzisiaj będzie przedługawy odcinek, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, czego nie podzielić na części i chyba... Chyba tak zrobię, tak więc moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Tak jak mówię, podzielę ten odcinek na dwie części i teraz zacznę nagrywać następną. Tak więc ja się będę z wami żegnać, tak jak mówię. Zdobędę sobie tę rozdymkę, zrobimy łuk i będzie gitara. Ja się z wami żegnam, po zobaczenia i cześć.